Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik z pierwszymi wrażeniami i testem nowej marki kosmetycznej, właściwie może nie tyle nowej w ogóle, ale nowej na polskim rynku. I to jest marka SoSu by Suzanne Jackson. To jest marka, której pochodzenie jest mi bardzo bliskie, bo to jest marka założona przez youtuberkę, właśnie Suzanne Jackson. Zresztą przepiękna kobieta, jak sobie zobaczycie gdzieś na YouTubie czy w Google'ach, to naprawdę można podziwiać. I dostałam od nich ostatnio paczkę i tutaj mam sporo rzeczy. Mam właśnie paletę cieni, paletę do konturowania, paletę rozświetlaczy i mnóstwo sztucznych rzęs i też pędzle. I to wszystko sobie dzisiaj przetestujemy i zobaczymy, co w trawie piszczy. Myślę, że może nie będzie to całodniowy test, ale myślę, że po jakichś, słuchajcie, nie wiem, po całym dniu przynajmniej, po połowie dnia się do Was przyjdę i zamelduję. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie zobaczyć, jak się bawię makijażem, to zapraszam do oglądania dalej. Ja o tej marce już co nieco słyszałam, albo właściwie już ją widziałam na żywo. Właśnie jak w zeszłym roku byłam w Dublinie, to były szafy normalnie tam w jakiejś drogerii z tymi produktami. Ja wtedy tylko testowałam jedne rzęsy, które miały dość sztywny pasek, ale teraz mam tutaj tych rzęs, słuchajcie, mnóstwo. I tu są różne modele, ale do rzęs jeszcze dojdziemy, jak skończę makijażoczą. A teraz musimy się zająć jeszcze bazą, bo mam nałożony już co prawda podkład, ale nic poza tym. A z tego względu, że mam tutaj też do przetestowania między innymi paletę do konturowania, kremową paletę, kremowo-pudrową, bo są też dwa pudry. I o ile tych bronzerów nie będę używać, bo konturując kremowo odsuwacie sobie trochę to, co Wam zakryje podkład. A ponieważ ja mam przebarwienie na policzkach, to nie chcę tego odsuwać. Ale bardzo mnie interesuje ten rozświetlacz kremowy, bo jak wiecie, ja się ostatnio z takimi rozświetlaczami kremowo-płynnymi polubiłam. Także chciałabym sobie go nałożyć tutaj na szczyty kości policzkowych, a ja lubię nakładać taki rozświetlacz przed nałożeniem jeszcze korektora pod oczy. Dlatego przychodzę do Was taka jeszcze średnio ogarnięta. Tak na takim etapie zaczynamy ten makijaż. Także co, robię zbliżenie i przechodzimy do tego rozświetlacza. Ja taki rozświetlacz zwykle nakładam też gąbką, którą nakładam normalnie podkład. Ale to chyba się nie uda. Chyba to lepiej będzie wyglądało nałożone palce. Tak, zdecydowanie lepiej się zachowuje ten rozświetlacz, ta konsystencja, kiedy wklepuję go palcem. Wiecie, nałożenie kremowego rozświetlacza pod ten pudrowy dodaje naprawdę niesamowitej, może nie tyle świeżości, co efektu świeżości na skórze, bo wiecie, jednak trochę tych produktów tam mamy, więc to nie jest jakby taka sama świeżość z siebie, tylko właśnie taka wykreowana. Ale sam rozświetlacz wygląda bardzo ładnie. O, proszę. Ja właśnie dlatego lubię nakładać ten rozświetlacz kremowy przed nałożeniem korektora, bo mogę go, wiecie, wtedy nałożyć trochę wyżej. I teraz jak będę dokładać korektor pod oczy, to mogę sobie bez problemu zakryć te cienie. I nawet jak przykryję trochę rozświetlacza, to przynajmniej wiem, że nic sobie tutaj nie popsułam, a efekt świeżości na samych szczytach kości i tak będzie widoczny. Trochę mi się zrymowało, co? No, naprawdę bardzo ładnie ta cera wygląda, zobaczcie. Takie świeże glow. Ogólnie bardzo ładnie wygląda ten rozświetlacz, podoba mi się, natomiast chciałabym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że on jest dość ciemny. Ja jestem teraz opalona samoopalaczem, więc jestem lekko ciemniejsza niż normalnie. Jakbym była tak jak normalnie blada, to byłby dla mnie za ciemny, ale ogólnie efekt przepiękny. Natomiast wątpię, żeby ten rozświetlacz zastygał, bo te kremowe rozświetlacze rzadko kiedy zastygają, także będę musiała uważać właśnie przy aplikacji pozostałych produktów, ale coś za coś. I zmykam na chwilę, nałożę sobie korektor, zrobię brwi i przejdziemy do zabawy paletą cieni, bo właśnie teraz używam je jako lusterka. To są bardzo moje kolory, zresztą co widać, zaraz coś tutaj wyczaruję tą paletką. Zaraz wracam. Cera i brwi skończone i zobaczcie, mimo iż przypudrowałam sobie jakby taki obszar, więc trochę weszłam na ten rozświetlacz, to dalej skóra, mimo iż nie mam nałożonego jeszcze rozświetlacza pudrowego, to tak bardzo świeżo wygląda. No podoba mi się, jak to wygląda. To jest paleta Hot Fire i oczywiście na oczy pójdzie Corrector Collection Lasting Perfection jako baza pod cienie. Jest tutaj co prawda w palecie matowy beż, ale on jest tak jasny. On nie jest matowy. Zobaczcie. Ma blask sobie lekki. No. Nie, to użyję tutaj pudru na łuk brwiowy. No bo ten kolor Naked, taka bardziej satyna, a ja niestety nie zniesę błyszczącego łuku brwiowego. Mimo, że on jakoś super się nie błyszczy.
On bardzo ładnie, nie, tutaj mam w ogóle, słuchajcie, rozświetlacza pomieszane, nie patrzcie na to, jak on się błyszczy. Trochę to światło odbija, ogólnie ładny, myślę, że będzie na wewnętrznym kąciku, ale na łuku brwi nie dla mnie na pewno. No i dobra, no i słuchajcie, na przykład tak, weźmy sobie kolorek Depth. No proszę. I używam też pędzli od Suzanne. To jest taki zestaw pędzli syntetycznych. Staram się nałożyć mało tego cienia na pędzel. Czyli nie tak jak zawsze nakładam dużo, czyli właśnie chcę trochę, wiecie, jakby stopniować budowanie tego koloru. Z tego względu, że jakby ten obszar mam nieprzypudrowany, a nie chcę go pudrować, więc odpada w tym momencie zrobienie sobie takiej obsypki chroniącej przed właśnie osypem cienia. Więc muszę to zrobić taką tą drugą metodą aplikacji cieni, czyli stopniowo budować kolor. To jest takie, wiecie, stety, niestety coś za coś. Czyli albo przypudruję sobie ten obszar pod oczami i jakikolwiek osyp będzie mi niestraszny i będę mogła super szybko pracować z cieniami, albo będę miała jakby bardziej świeżo wyglądającą cerę, mniej pudru, ale wtedy trzeba z cieniami uważać. Na wewnętrzny kącik dam kolor Ignite. To jest taki średni brązik. Musztardowy lekko, zgaszony. A górę tutaj rozetrę cieniem Heat. Czyli taki jakby brzoskwiniowy kolor. Coś takiego. Ale bardzo ładnie się jak na razie między sobą przechodzą. Mi się takie jakby bardzo, wiecie, mięciutkie. Czyli w ogóle się nie musi tutaj natrudzić, żeby cokolwiek się ze sobą połączyło. Cienie między sobą blendują się bardzo ładnie, ale martwi mnie tylko to, że na lewym oku tu mi się porobiły plamy. Widzicie? To jest dziura. Nie wiem, o co chodzi, bo na tym oku... O nie, też są. Ojej. Dobra, zaraz się postaram naprawić. Próbuję to doklepać ciemniejszym kolorem. To jest odcień Smoked. No, chyba się to uda. 4,5 tysiąca godzin później spędzonych na blendowaniu wygląda to tak. Oj. No, ten ciemny mi się nie podoba, niestety. Próbowałam to wszystko jeszcze załatać tym ciemniejszym, ale zobaczcie, no dziury są... Nie do pokonania. Denerwuje mnie to bardzo, ale trudno. Jestem tym bardziej rozczarowana chyba sama sobą, bo te cienie są bardzo jedwabiste, bardzo takie bogate jakby w konsystencji i mocno napigmentowane, więc nie wiem, o co chodzi, czy to była wina pędzla, że po prostu, wiecie, syntetyczne pędzle trochę inaczej się zachowują z cieniami. No nie podoba mi się ten zewnętrzny kącik, ale blendowanie podoba mi się bardzo i użyłam też do wyczyszczenia zewnętrznego kącika i do zmatowienia tutaj łuku brwiowego tego pudru z palety do konturowania i on jest cudowny, on jest wygładzający, on jest rozjaśniający, satynowy, bardzo mi się ten puder podoba, także myślę, że go jeszcze później na twarz wybiórczo użyję, ale dobra, jedźmy dalej z tymi oczami, bo makijaż trzeba skończyć. Wezmę jeszcze trochę tego Heat i go dobuduję tutaj powyżej załamania. Środek powieki mam jeszcze niedopracowany, bo tutaj chciałabym nałożyć rozświetlacz z palety rozświetlaczy. Tutaj jest taki śmieszna konsystencja. Taki kolor, który będzie na pewno dla mnie za ciemny na twarz, ale bardzo ładnie mokro wygląda i myślę, że będzie fajnie pasował właśnie na środku powieki jako cień. Wiecie co, jak przeszłam na pracę z pędzlami z włosia naturalnego, to mi się o wiele lepiej pracuje z tymi cieniami. No, teraz mi się to mega podoba. Ale tutaj już tych plam nie doklepię niczym, niestety. Może jakoś... Może jest to trochę mniej zauważalne, ale i tak tutaj są. Ja jeszcze będę musiała przetestować tę paletę jutro i wtedy użyję normalnie pędzli z włosia naturalnego i po prostu dam Wam informację dole w opisie, jak to wyglądało, czy to była wina cieni, czy pędzli. Obstawiałabym jednak pędzle, bo ogólnie naprawdę pigmentacja i konsystencja tych cieni jest świetna i pracuje mi się z nimi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o blendowanie i przechodzenie się między sobą, także
Zobaczymy jeszcze w tej sprawie. Poczekajcie, dajcie mi jeszcze jeden dzień. Czas zabrać sobie jakiś rzęski, bo mam ich tutaj sporo. A ponieważ mam podkręcone rzęsy, w sensie trwałym liftingiem rzęs, to łatwiej jest mi i wygodniej najpierw przykleić rzęsy, a później je wytuszować, żeby jakoś tam, wiecie, zapanować nad tym. I tutaj mamy... O, te mi się podobają. Nie widzicie ich raczej za bardzo. To są rzęsy ze sztucznej norki z Lauren Pope. We współpracy z Lauren Pope. A tutaj są jeszcze takie rzęsy, które są wykonane z ludzkich włosów, czyli takie, wiecie, na silikonowym paseczku. To jest taki typ rzęs, które ja bardzo często noszę, które bardzo się dobrze sprawdzają na co dzień. Wiecie, bardzo naturalnie wyglądają. Ale, jeszcze te są ładne. No właśnie. Dajcie mi chwilę, ja to się coś zdecyduję. Nie, no jednak będą te, zobaczcie, jakie piękne. Takie bardzo kocie, naturalnie wyglądające, ale robią efekt. No i to jest właśnie sztuczna norka, więc się zwężają, te włoski się zwężają, im dalej idą w las i są dłuższe. No, i to jest model Queen. Ależ ten pasek jest długi, w sensie, wiecie, na długość patrzę, ile przyciąć, ale aż mi szkoda przyciąć cokolwiek. Przepiękny jest ten model. I nawet ten pasek się wydaje, wiecie, to taki w miarę elastyczny, bo przeważnie takie rzęsy właśnie sztuczno-norkowe, przy takich rzęsach ten pasek jest przeważnie dwa razy grubszy. Słuchajcie, one są przepiękne, ale one są za długie dla mojej budowy oka, bo przez to też, że je mam głęboko zdane oczy, zobaczcie, jak otwieram do góry, to one mi się jakby opierają na moim łuku białym i powstrzymują mnie przed otwarciem oka. Także niestety muszę je zmienić. Są przepiękne, ale nie do mojej budowy oka. Koniec końców przykleiłam model Katie. To jest taka klasyka gatunku. To są rzęsy, które są na takim przezroczystym paseczku, które są wykonane z włosa ludzkiego, które wyglądają naturalnie, tak jak po prostu normalne moje długie rzęsy. Naprawdę ładny ten model i taki niewyczuwalny, w ogóle ich nie czuję na oku. Te Foaming Queen są piękne, ale no nie dla mojej budowy oka. Niestety dla kogoś, kto ma mniej wystająco tą kość tutaj oczodołu, kto ma płyce i osadzone oczy, to będą super. Dla mnie niestety nie do końca. Nie dawały mi te cienie spokoju i po prostu nie mogłam się pogodzić z tym, że konsystencja jest tak świetna, a możliwe było zostawienie plam, więc przez kilka następnych dni używałam palety, wykonując taki tradycyjny makijaż, tylko normalnymi, zaufanymi pędzlami z włosia naturalnego. I teraz widzicie jeden z tych dni, kiedy jeszcze raz bawiłam się paletą, żeby przetestować jakość cieni. I możecie zauważyć, że kiedy używam pędzli z włosia naturalnego, pędzli, które znam i którym ufam, to cienie zachowują się rewelacyjnie. Ta praca z nimi jest kompletnie bezproblemowa, przepięknie się blendują, przechodzą się między sobą, ta konsystencja jest bardzo przyjemna i też bardzo mało lub wręcz minimalnie się osypują. Także naprawdę jakby te następne dni testowania tylko mnie utwierdziły w tym pierwszym wrażeniu, które miałam, że jakby konsystencja jest bardzo obiecująca i może się przełożyć na dobrą pracę, jeżeli tylko użyjemy pędzli, które inaczej łapią produkt. Tak wygląda skończony makijaż wykonany przy użyciu pędzli z włosia naturalnego. Naprawdę przyjemnie się z nimi pracuje, przepięknie się blendują. No po prostu jest to bardzo dobra paleta. No to przechodzimy do bronzera i do rozświetlacza, a jak widzicie tutaj dalej przebija przez ten puder, przez wszystko co nałożyłam na twarz, ten rozświetlacz kremowy. Bardzo mi się ta cera podoba. I użyję do ocieplenia twarzy tego właśnie pudrowego bronzera z palety do konturowania. I użyję pędzla syntetycznego też z kolekcji Sousu. To są co prawda pierwsze wrażenia, ale słuchajcie, te konsystencje tych pudrów i tego bronzera i cieni, no to jest naprawdę miodzie. One są tak przyjemne i takie, wiecie, wręcz wilgotne jakby pod palcami, że no przyjemność, prawdziwa przyjemność nakładanie tych produktów. No i ten bronzer też daje radę. I do konturowania, do właśnie nakładania tego bronzera, ten pędzel jest jak najbardziej ok. Mówicie, pędzle syntetyczne trochę inaczej się zachowują niż pędzle z włosia naturalnego. Pędzle syntetyczne są bardzo gładkie, to włosie jest bardzo gładkie, ono nie ma porowatości, dlatego inaczej łapie produkty.
I jak chodzi o konsystencję, o aplikację w tych miejscach, w których chcemy, żeby wszystko było tak jakby rozdymione, wiecie, może nie jakoś super punktowo wpracowane w miejsce, to pędze syntetyczne sprawdzają się świetnie. Jak na przykład nakładanie bronzera, bo suną po skórze, wiecie, jakby równo dystrybuują ten produkt. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie punktowe wciskanie tego produktu, to one nie łapią... Wiecie, naturalne włosie ma łuski i w te łuski jakby wchodzi produkt. Przy syntetycznym włosiu tego nie ma. Dlatego mówię, że chcę jeszcze przetestować tę paletę używając wyłącznie pędzli z włosia naturalnego, bo może o to chodziło. O to, że ten pędzel, którego używałam w pierwszej kolejności, po prostu nie złapał mi równo produktu. Ale zobaczcie, że bronzer bardzo ładnie wygląda. I ten rozświetlacz. Podoba mi się. No i wracam do palety rozświetlaczy i mam dylemat i nie wiem, którego rozświetlacza użyć, ale może tak sobie pomieszam te trzy. Może jakoś tak. Dobra, zobaczmy. Znaczy, ja teraz będę troszeczkę stronniczo nastawiona, bo już widzieliście, jak się zachwycałam tamtym kremowym rozświetlaczem. I teraz cokolwiek bym nałożyła na tą cerę, to i tak to będzie... Oj, przepięknie. Wow, jaki glowy tulca. Mega. Także wszystko i tak mi się pewnie będzie podobać, bo jeszcze jakby ta, wiecie, baza mi się podoba. Jakby mi się coś tutaj nie zgrało z tym rozświetlaczem kremowym, to nieważne, co bym nałożyła na wierzch, to i tak by to nie wyglądało ładnie. O ja. No normalnie. No pojechałam. Uspokoję troszkę ten rozświetlacz, przejeżdżając po nim pędzlem od bronzera. Ale nie wiem, czy tu się coś jeszcze da uspokoić. Wow! Ładnie, nie? Umalowałam usta, ale inną marką, bo akurat sousu nic do ust nie mam. No i tak wygląda skończony makijaż. Słuchajcie, godziny mamy 15. Ja wychodzę z domu, pokażę Wam, jak ten makijaż wyglądał po całym dniu, razem z informacją, o której godzinie nagrywałam podsumowanie. Ale umówmy się tak, że jeżeli nic się nie zmieni do tego wieczora czy nocy, no to już nic Wam, nie będę do Was nic mówić, tak? Po prostu do Was nie wrócę. Gdyby coś się zmieniło, do czegoś miałabym zastrzeżenia, to po prostu jeszcze się zobaczymy. Na ten moment jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o twarz, czyli ogólnie o ten rozświetlacz kremowy, ale to już wiecie. I ten rozświetlacz, albo właściwie rozświetlacze pudrowe, jak i bronzer, i puder. No naprawdę, jeżeli lubicie takie konturowanie kremowe, to myślę, że z paletki będziecie bardzo zadowoleni. Ja jestem połowicznie zadowolona, bo wydaje mi się, że raczej z tych trzech produktów korzystać nie będę, ale jeżeli chodzi o samą konsystencję, wygląd na skórze czy komfort używania, to nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego rozświetlacza. Myślę, że będę go jeszcze używać, bo bardzo mi się podoba, jak to wygląda. A ten bronzer i puder, naprawdę, ta konsystencja jest tak no niemalże wilgotna pod palcami. Słuchajcie, to musielibyście dotknąć, żeby się przekonać. No warto. Warto mieć chociażby tylko te dwa pudry. A w ogóle nie wiem, czy nie będzie można gdzieś na jakiejś stronie, gdzie sosu jest dostępne, kupić tylko tych dwóch pudrów, bo to są wymienne wkłady, tak? Zresztą jak widzicie, możemy sobie wyjąć tylko te dwa i nie wiem, czy tak nie zrobię, bo pudrowe konturowanie bardzo mi się akurat tutaj podoba. No i ten puder, ten żółty też jest świetny, bo on nie jest, wiecie, on nie jest jakiś taki super żółty, nie robi Wam kurczaka na twarzy, ale jest wygładny. Odzający i rozświetlający, rozjaśniający może bardziej i zostawia satynę, więc bardzo mi się podoba. Te rzęski, których użyłam finalnie, czyli to Katie, bardzo ładnie wyglądają. One mi w ogóle nie obciążają oka, w ogóle ich nie czuję, są kompletnie niewyczuwalne. No i wyglądają, jakbym miała po prostu takie mega długaśne rzęsy, prawda? Myślę, że jeszcze będę ich używać. No z wyboru tych rzęs sousu to jest mnóstwo. Są też takie bardzo szalone. Te to mi w ogóle brwi zasłoniły, ale wiecie, trzeba dobierać też te model rzęs do budowy oka. A jeżeli chodzi o paletę do oczu, to tutaj się powtarza to samo, co w przypadku tych pudrów do twarzy, czyli ta konsystencja jest niesamowicie, no niesamowicie jedwabista i taka droga. Właściwie teraz jak tak na szybko porównuję w głowie, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, czyli o tą konsystencję cieni chodzi, to są cienie z Loraka. One też są takie... No właśnie jedwabiste, mięciutkie, no
miałoby się ochotę tylko je dotykać palcami, słuchajcie, pigmentacja też jest bardzo mocna, więc teraz w trakcie używania stawiałabym jednak na to, że zawiódł mnie pędzel, a nie cienie. Także na aktualizację, na informacje o tym, jak się cienie sprawują, używane tylko przy pomocy pędzli naturalnych, znajdziecie to w opisie pod filmem, ale no, kolorystyka bardzo moja, myślę, że tej paletki będę jeszcze używać. I mamy jeszcze paletę rozświetlaczy. I to są tak naprawdę dwie różne konsystencje, bo te trzy są zupełnie inne i te trzy też są zupełnie inne. Te tutaj to są takie tradycyjne, wiecie, prasowane, pudrowe rozświetlacze. Natomiast te to są takie dziwne produkty, które wyglądają trochę jak, no nie wiem, jakby były wypiekane, wiecie, jakaś taka dziwna konsystencja, jakby dziwna faktura jest na wierzchu. Natomiast w dotyku są bardziej suche od tych górnych, ale efekt na skórze, jaki dają te trzy, jest bardziej mokrej skóry. Także ciekawa paletka, myślę, że też jeszcze będzie w użyciu. No ogólnie trzeba przyznać, że dość pozytywne mam wrażenie, jeżeli chodzi o tę markę. Chyba najbardziej to mnie zawiodły te pędzle do oczu, ale tylko z tego względu, że ja po prostu wolę pracę z pędzlami naturalnymi, bo tak jak mówię, pędzle syntetyczne są fajne do omiatania, wiecie, do aplikacji może rozświetlacza, czy czegoś na dolną powiekę, wiecie, takie ogólne blendowanie, ale budowanie koloru, wciskanie czegoś punktowo potrafią zawieść. No i właśnie też mnie troszeczkę rozczarowały, ale mam już przynajmniej nauczkę, żeby nie testować nowej palety i nowych pędzli. Tak jak już wiem, żeby nie testować nowego korektora i nowego pudru, to nie wiem, czemu o tym nie pomyślałam, no ale nic, dobra. Jeśli chodzi o dostępność marki, bo na pewno będziecie o to pytać, to mam sobie ściągawkę. Dostępna jest stacjonarnie w drogeriach Natura, a w internecie w wielu miejscach, na przykład Ekobieca, Ezebra, Makeup.pl, Kosmetyki z Ameryki i jpcosmetics.pl, także trochę tych miejsc jest. Dajcie mi znać, jak się Wam podoba ten dzisiejszy makijaż, co Was urzekło najbardziej i dlaczego wiem, że powiecie od razu, że paletę rozświetlaczy. Także, a może nie, może rzęsy, może nie zaskoczycie. Także dajcie znać, jak to widać z Waszej perspektywy, bo ja jednak zawsze widzę to trochę, wiecie, dopiero w trakcie edycji widzę to tak jak Wy, a jak kręcę, to trochę to inaczej wygląda. Oczywiście wszystkie informacje na temat kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, znajdziecie w opisie pod filmem. I tak jak mówiłam wcześniej, pokażę Wam też, jak ten makijaż wyglądał pod koniec dnia, ale mam już nadzieję, taką cichą nadzieję, że nie będę do Was wracać, że nic się po prostu tutaj nie zmieni, bo moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, jeżeli o te produkty chodzi, o ich konsystencję i mam nadzieję, że po prostu utrzyma się to tak jak jest. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!